Nie rozstrzygnięto jeszcze, czy dom seniora, znajdujący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie, zostanie przeniesiony do budynku po przychodni przy ulicy Dowbora Muśnickiego. Pozostaje to w sferze pomysłu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Korczaka działa dom seniora. Osoby korzystające z jego usług uczestniczą w zajęciach czy po tańcówkach, mają do dyspozycji teren zielony. Tyle, że w placówce jest coraz mniej miejsca. Teraz w związku z uruchomieniem programu Rodzina 500+, naszych świadczeniobiorców będzie jeszcze więcej. Przez te lata, przez ostatnie kilkanaście lat zadań przybywało, natomiast miejsca nie przybywało. Dlatego pojawił się pomysł przeniesienia domu seniora do budynku po przychodni przy ulicy Dowbora Muśnickiego. Jeśli decyzja o przeprowadzce byłaby na tak, to trzeba się liczyć z wynajmowaniem obiektu od leszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Inna z koncepcji jest taka, żeby rozbudować i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, i tą część dla seniorów. Między innymi po to, żeby skorzystać jeszcze z pieniędzy programu Wigor Senior, z pieniędzy ministerialnych, które są do zabrania do 2020 roku.